Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy San Antonio Spurs w NBA 2K24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli trzeci sezon, odkąd przejęliśmy tutaj San Antonio. Poprzedni sezon był naprawdę bardzo niespodziewany dla mnie, jakby pozytywnie niespodziewanie się potoczył ten sezon, bo mieliśmy rekord 47-35 w sezonie, w którym nie wiedziałem, czy będziemy w play-inie, a ostatecznie nie tylko byliśmy w play-inie, byliśmy w play-offs, byliśmy Forsythem chyba, awansowaliśmy też do drugiej rundy tam, dopiero odpadliśmy z mistrzami, czyli OKC, więc naprawdę bardzo dobry sezon. Wemby też walczył do końca sezonu o nagrodę MVP, więc to też na pewno dobra informacja. A propos Wembiego, Wemby jest kontuzjowany, czy on na ten mecz będzie gotowy? Będzie teraz gotowy do gry, dobra, a więc będzie mógł startować. Jeśli chodzi o nasz lineup, Rob Dillingham chce, żeby zaczął jako nasz point guard starter, bo jakby wierzę i ufam mu w pełni, żeby był już naszym starterem. A więc jeśli chodzi o resztę zespołu, Malakai będzie miał 22 minuty pewnie, Trey 20, może jednak na odwrót, jednak chcę, żeby Trey był, tak, Ace Bailey 18 i teraz tak, Zakończ 14, Bassey 12 albo 10, może jeszcze zejdziemy, zobaczymy, Wemby 36, Dillingham 28 albo 30, Vassell 34 myślę, po 30, coś już tutaj mi nie pasuje. Właśnie te minuty może, jednak właśnie może tak i tak może tutaj ci zawodnicy. No może być coś takiego. Tak to może bym się robił. Myślałem nad tym Devinem, ale chyba dam mu te 34. Myślałem nad tym, czy bym mu dać, ale znowu w sumie, czy sam powinien dostać 32 minuty? Nie wiem, mi pasuje taki układ. Mam też Ace'a Bailey'ego na ławce, mi pasuje taki line, a więc tak zaczniemy. Najwyżej może w każdym momencie coś przestawić, najwyżej, a teraz będziemy zaczynać. Grizzlies na sam początek, przegrana tutaj 5 punktami. Wemby tutaj był oczywiście bez zdziwienia naszym najlepszym zawodnikiem. Duża porażka z Nowym Jorkiem, to była dość mocna porażka i niespodziewana na pewno. Dallas za to pokonałem. Ace Bailey, dislocated left patella. Do 8 miesięcy może pauzować. Tragiczne wieści. Czy Blake Wesley dostanie szansę gry? Nie wiem, bo on jest bardziej guardem, a Ace Bailey był small forwardem. Patrz na to, że to jest jeszcze dopiero sezon zasadniczy, to może dam na pewno mu szansę. A jak to się potoczy, to zobaczymy. Tutaj tak. 36, 32 minuty, 30, 34 i Dillingham 30. Tak będzie teraz wyglądał nasz nowy lineup na najbliższy czas tutaj. Pokonujemy Chicago, Denver Nuggets zaczynamy, Instinct Tournament. Denver zaczyna źle, ale niestety jakoś przyszło do meczu z nami i nas absolutnie zniszczyli. Wizards też przegrywamy, Orlando porażka, Philadelphia tutaj wygrywamy, Wemby 33 punkty, 16 zbiórek. Clippers Instinct Tournament, pokonujemy Clippers, świetny mecz Wembiego. Nowy Orlean, tutaj porażka niestety. Da się punkt od Keldona, który był top scorerem był naszym w tym meczu. Pelicans też niestety porażka. Nie jest to najlepszy start na pewno. Na pewno jest to malutka niespodzianka, że tak zaczynamy. Patrzę na tym Rob Dillingham, świetny mecz. Patrzę na to, jak się zaczyna to w poprzednim sezonie, to troszkę jest niespodzianka, jak teraz to wygląda. Bo jednak nie ma co oczekiwać się, że oczekiwałem takiego progresu. Dalej ten progres może być, po prostu jednak ten start nie jest najlepszy, na pewno. Ten start na pewno nie jest najlepszy. Ponownie musimy właśnie ustawić tutaj nasz line-up. Dillingham, nie będę z niego rezygnował. Dillingham będzie naszym cały czas point guardem podstawowym. Tak sobie myślę, nie mam tutaj zbytnio coś jakoś bardzo zaupgrade'ować w tym zespole na obecną chwilę. Dinga wygląda naprawdę dobrze. Vassell niestety nie wygląda najlepiej. A Devin nie wygląda najlepiej. Keldon wygląda też nie najlepiej. Sochan też nie najlepiej. No, nie ma co ukrywać. Każdy poszedł. Jakby... Co mogę zrobić, można powiedzieć, jak każdy z zespołu praktycznie poszedł oprócz Dillinghama. Jednak muszą się wziąć garść, muszą zacząć dobrze grać, jakby nie mam tutaj więcej niż dużo więcej do zrobienia, po prostu muszą zacząć lepiej grać. No teraz taka fajna seria, 40 punktów też od Wembiego, to mi się podoba. Jeszcze teraz Clippers wygrać i byłoby już cudownie. No niestety nie.
A teraz hit, za to pokonamy, jest 10. zwycięstwo. No może powoli się budzimy. Wemby zaczynać w końcu wyglądać jak Wiktor Wembanyama, jak MVP. Jak zawodnik, który potrafi walczyć o nagrodę MVP. Czyli na razie mamy taki rekord, który dałem 9. miejsce. Dopiero to jest oczywiście start sezonu, choć liczyłem, że już będziemy mieli lepszy na start. Że będziemy troszeczkę lepiej wyglądali. Teraz Mavericks teraz. Wygrywamy tutaj. Luka był dobry, ale i tak wygraliśmy. Warriors. Wygrywam Dillingham, kontuzja. Skręcone kolano. Keldon Johnson, kontuzja. No troszkę tych kontuzji jest na pewno. Dillingham wraca do gry. Wygrywamy na OKC. Troszeczkę, no chyba powoli zaczynamy, można powiedzieć, nabierać wiatru w żagle. Zaczynamy powoli wyglądać. Powoli zaczynamy wyglądać. Keldon Johnson jest pewnie gotowy do gry. To oznacza, że wszyscy są gotowi. Oczywiście nie licząc jednego Bailey'ego, który cały czas jest kontuzjowany. Możemy dać, choć nie dalej. Bardziej mi się podoba, że miał 10 minut Blake. Jeśli będzie miał, nie wiem, jeśli będę czuł, że powinien stać jakby te 12 minut, to wtedy to zmienię. Dillingham bez zmiany tutaj. Jesteśmy gotowi na kontynuowanie tego sezonu. Clippers. Mamy ich pika, tylko że ich pika na 2020 chyba 9 czy 8, więc oby się utrzymali tak słabo grając. Zobaczmy Kawaja tak w ogóle. Oczywiście tak już wiem, nie skreślam kiedyś Kawaja sprowadzić pod koniec może jego kariery. Nie jakoś tam jako ważna postać, tylko nawet maksymalnie rezerwowy. Ma 85 overalla. Powiem tak, czy to wygląda źle? Nie wygląda to źle, naprawdę. Ta wymiana, gdyby fakt taki, że Devin Vassell po prostu jest zawodnikiem, który mi jest potrzebny. Miałbym niby... Wow, naprawdę, powiem szczerze, ta wymiana wygląda lepiej niż się spodziewałem. Spodziewałem się, że wymiana Kawaja będzie ciężką robotą, ale nie będę rezygnował z Devina Vassella. To naprawdę wygląda dobrze. Ta wymiana naprawdę, czy to jest ich pik, ten 2025? Nie, to jest nasz jeszcze pik. Nie spodziewałem się w ogóle, że to się wydarzy, ale denerwuje mnie sytuacja, że to jest naprawdę tak łatwe, może powiedzieć, do zrobienia. Ale nie, no muszę jednak pomyśleć rozsądnie. Że jednak chyba nie. Chyba jednak nie. Tak już mówiłem. Miło by było to mi zrobić, ale muszę na rozsądnie myśleć i chyba to nie jest dobry ruch. To chyba nie jest po prostu dobry ruch. Nie będę rezygnował tak wcześnie z Devina Vassella. Trzy porażki z rzędu. Najlepiej. Dobrze, tutaj wygrywam za to z Detroit. Wygrywam też z Utah Jazz. Phoenix Suns, porażka niestety tutaj. Portland Trail Blazers. Trey Jones jest pewnie gotowy do gry, porażka tutaj OKC. Z nimi mamy dwa mecze niestety z rzędu, nie podoba mi się to, bo jednak jeden z nich na pewno przegramy. Może dwa. No drugi jednak wygraliśmy. Utah, niedawno wygraliśmy. Ace Bailey już jest pewnie gotowy do gry, wow. Ace'a Bailey'ego to się nie spodziewałem już. Ale to dobrze, dobrze cię widzieć znowu Ace, dobrze cię znowu widzieć. Oczywiście on będzie wracał tutaj do rotacji. Można powolutko, na razie mu dajmy te 10 minut. Tak powolutku go będziemy tutaj wprowadzać do zespołu ponownie. Dillingham tutaj wróci. Na razie właśnie tak powolutku, nie chcę za szybko go wyrzucić tutaj od razu do zespołu. Możemy kontynuować. Dallas Mavericks. Wygramy z Dallas, to jest 20 zwycięstwo w sezonie. A World Races, Victor tutaj walczy, ale ciężko nie pokonać Tyrese'a, który zakładam, że nie dość, że ma świetny sezon, to pewnie Pacers są mocni, więc ciężko będzie na pewno. 37 punktów average'uje. Wemby idzie po trzecią nagrodę, nie MVP, tylko Defensive Player of the Year. Rob Dillingham może walczyć o nagrodę Most Improved, to byłoby miłe, miło by to było naprawdę widzieć. Standings, tam będziemy pewnie, zakładam, 8 miejsce mój typ, 9. No mamy tyle samo, taki sam rekord jak Denver w sumie, jak na 8 miejscu. Denver, nie Denver, Brooklyn, oni są słabi, więc mieliśmy i zrobiliśmy to, pokonaliśmy ich tutaj. Pelicans, porażka, drugi mecz rzędu z Pelicans. Tym razem wygrywam, dobra. Musimy próbować właśnie tak odskoczyć, jestem teraz koło tego 50 winning percentage i przydałoby się jakby próbować odskoczyć od tego, próbować teraz później jakąś serię zwycięstw, to byłoby miłe na pewno. No właśnie możemy to robić przegrywając oczywiście. Celtics w tym sezonie są słabi, ale to dalej są Celtics, więc
Nie wiem właśnie jak ten mecz się wydarzy, ale wygrywamy. Dobra, Jeremy, złamana tam dłoń. Blake Wesley, kontuzja. Pokonujemy Sacramento. Blake Wesley jest w pełni gotowy do gry. My wygrywamy z Charlotte Hornets. Los Angeles Lakers też wygrałem. No dobra, powoli właśnie może się dzieje to, o czym mówiłem. Czyli troszkę próbujemy uciekać z tego bycia średnim zespołem do bycia dobrym zespołem. Porażka to niestety z Orlando. Porażka też z Utah. No mecz z Cavs liczę, że Jeremy właśnie wróci. Po następnego sezonu zakładam, że już gra nie będzie. Non-stop mi jakby sugerowała tego Treja. Gdzie jest Bailey? A dobra, to jest Bailey. Bailey myślę, że wyprzedzi Baseya już teraz w rotacji. Powoli wrócił po tej kontuzji. Myślę, że to wyprzedzi na razie Baseya. I za jakiś czas jeszcze tam pójdzie znowu w górę. Tak to się tak właśnie stopniowo, jakby chce mu dawać ponownie te minuty. Za niedługo też mam trade deadline tutaj. Pokazuję punktem Cleveland. Toronto Raptors. Dobra, wygrywamy. Nowy Jork. Czy będzie 30. zwycięstwo w sezonie? Jest. A World Races Victor już jest tylko za Tyrese'em. Muszę sprawdzić właśnie, jak Pacers sobie dobrze radzą. I zerknijmy na to teraz już w sumie. Trzecie miejsce. A rekord mają podobny bardzo do nas. Tak w ogóle ten rekord podobny do nas. No, zachód jest mocniejszy. Zachód jest znacznie mocniejszy. Jesteśmy na razie. Ten rekord daje nam siódme miejsce. 30-22 rekord, czyli tam 77 winning percentage. Tutaj by dawał czwarte miejsce tutaj by dawał. Więc no jest troszkę zachód mocniejszy. Idziemy dalej. Nets. Teraz musimy właśnie. Nie możemy sobie pozwalać na porażki. Jakiekolwiek takie głupie, niepotrzebne porażki. Kontrakt. Z kim możemy przedłużyć kontrakt? Możemy to zrobić z Keldonem Johnsonem i zrobię to z Keldonem. Tym bardziej, że możemy obniżyć mu kontrakt. To jest naprawdę bardzo fajny kontrakt. To jest naprawdę bardzo fajny kontrakt. Więc z miłą chęcią. Zakończ. Jak mój rezerwowy center. Tym bardziej, że jego salary było ogromne porównując do tego, co teraz będzie zarabiał, to tym bardziej z miłą chęcią go zostawię. Devontae Graham też może zostać. Kto nam refuse resign? Powiem szczerze, nie odgrywacie żadnych ważnych ról, więc jakby spoko. Czy tam, jaką mamy tam opcję? Jaką tam mamy właśnie opcję? Czy to jest team option, czy to jest player option u Szampaniej? To jest team option. Dobra, to ja sobie to użyję jakby, więc przykro mi z Szampanii, ale będziesz następny sezon u nas. Ale Sissoko za to mogę spróbować wymienić, bo lepiej go wymienić, niż żeby odszedł mi za darmo. Więc zobaczmy, czy jest ktoś w ogóle chętny na Sissoko, żeby pozyskać go. Czy ktoś nie da mi first rounda może? Za first rounda to na pewno bym oddał. Nie mam first rounda. Widziałem tam naprawdę dobrych zawodników niektórych. Widziałem, że 78 overall się pokazał zawodnik. No właśnie, przed Andrzej Drummond się tutaj pokazuje. Zrobię to, nie ukrywam, że zrobię to. I teraz spróbujmy Drummonda przerzucić, bo jednak wolę Zacha Collins sobie moim centrem rezerwowym. Głównie ze względu na wiek, bo Drummond będzie też szedł w dół. Czy to przerzucimy na. Chyba nie przerzucimy tego first rounda. To nie najlepiej, a Drummond. I ten szampanie, który może. Mogę go oddać, jeśli ktoś by mi dał. To jest swap. I nie chce dać first rounda. Dobra, widzę, że Hornets są, więc taką wymianę możemy zrobić. Z Hornets taką możemy wymianę zrobić. Przy okazji się szampanie i pozbyłem, który też jest zły. A więc już troszeczkę jakby się oczyściliśmy z zawodników. Może powiedzieć. Ja z jednej strony nie chcę mówić, że zawodników, którzy niszczyli atmosferę. Bo no wątpię, że Cody Martin może u nas zostać. Czemu nie? Nie będę już go wymieniał. Nie powiedziałbym z jednej strony, że. Zresztą, no byli w szatni, no ale z drugiej strony. No nie, no, byli w szatni, ale i tak nie powiedziałbym, że aby niszczyli jakąś szatnię, żeby czy coś takiego. A więc to pewnie byłoby na tyle, jeśli chodzi o nasze tutaj deale podczas trade deadline'u. Nie będę tutaj zbytnio więcej aby handlował, ni żadnymi pikami zakładam. Na razie tylko sobie tutaj ponownie. Oczywiście musimy standardowo ustawić rotację. Keldon Johnson za Isa Baileyego jeszcze nie. Jeszcze nie mogę Ace'owi Bailey'emu teraz już dać tak. Passej tutaj 10 minut. Tutaj 12. I mogę mu dać właśnie na razie. Mogę mu dać 16.
na razie Aisowi Baileyemu. Mogę dać na razie te 16. Te 34 i 28 dla Dillingama. Ściągnę jednak te 30 na 32 i tutaj 30 dla Dillingama. Tak, tak to będzie wyglądało. Czy na pewno to będzie koniec? W tym roku mamy swap worst with Hawks. Dobra, mamy swapa z Hawks w tym roku pika. Myślę, że możemy kontynuować ten sezon, możemy iść dalej. Paczka z Nets, która się nie miała prawa wydarzyć. Z Minnesota za to wygrywamy. Atlanta. Porażka z Atlantą niestety. Naprawdę zacznijmy robić taką serię. Naprawdę byłoby miło to zobaczyć. Byłoby mi miło to naprawdę zobaczyć. All-Star Break. Jest Dillingham, to fajnie widzieć. Idziemy dalej, tutaj. All-Star Game ponownie będziemy tutaj widzieli tylko Wiktora reprezentującego nas, który był naprawdę bardzo dobry w tym meczu. I kontynuujemy ten sezon. Sacramento teraz. Dobra, podoba mi się. Właśnie, żebyśmy tak próbowali robić sobie ten jak najlepszy rekord. Ale Milwaukee teraz znowu przegramy z Milwaukee. Detroit. Troszkę z Detroit. No właśnie, jakby wygramy jeden mecz i potem trzy przegramy z rzędu. Znowu wygrywamy tutaj z Bostonem za to. Z kim mogę mogę z kimś przedłużyć, czy nie mogę? A, czyli to byłby Cody Martin, no dobra. Idziemy dalej, ale Cody nie jest dla nas istotną postacią. Porażka z Raptors. Nie jest to fajna rzecz, a zapowiada się na to, że będziemy, że zrobimy niestety krok w tył. Nie ogromny krok w tył, ale, ten krok w tył zrobimy, ba. Wow, Pacers nas zniszczyli. Wygramy z Chicago. Phoenix pokonane. Minnesota. Devin Vassell ma kontuzję, przegrywamy z Minnesotą tutaj. Denver też porażka, no. Nie fajnie, nie lubię takich sytuacji. Nie lubię sytuacji, gdzie jest dobry sezon, nie tracimy aby nikogo, nawet wzmacniamy się, bo mamy Ace'a Bailey'ego, a zespół idzie w dół. To jest coś, co naprawdę jest dla mnie niefajną sytuacją, bo zawsze jest taką sytuacją, w której sobie myślę, o co chodzi, jakby, o co chodzi, jakby, no, kontuzje? Czy to chodzi o to, że mieliśmy, no, dość tych kontuzji mieliśmy? Czy o to chodzi? Nie wiem, naprawdę, ale nie podoba mi się to bardzo. Devin Vassell jest w pełni gotowy do gry. To nie będzie ten sezon, w którym na pewno zrobiliśmy właśnie to, co mieliśmy zrobić. Mieliśmy tutaj zrobić progres. Zrobiliśmy regres. Zrobiliśmy regres. Ace Bailey dalej 16. Dillingham tutaj wskoczy na point guarda cały czas podstawowego. Mam nadzieję właśnie, że następnym sezonie już gra, daje mi spokój z tym, że muszę cały czas to przestawiać. 36, Solan 32 minuty, Keldon 30. Dobra, pora na ostatnią prostą, można powiedzieć, tego sezonu. A my dalej swoje. Signal, a my dalej swoje. Cały czas te porażki, cały czas te porażki. Przed tym zwycięstwem mieliśmy, ile to mieliśmy? Prawie 10 porażek z rzędu. Naprawdę to jest okropne, to jest okropne. Porażka z Pacers. Ostatni mecz sezonu to jest zwycięstwo. Tyrese Haliburton jest MVP, Rookie of the Year, Dylan Harper, Lonzo Ball, Sixth Man of the Year, Defensive Player of the Year, Wemby, Chet Holmgren Most Improved, LeBron Clutch Player of the Year w wieku 41 lat, Ime Udoka Coach of the Year. Mieliśmy Wembiego w All-NBA First Teamie. Mam też go w All-Defensive First Teamie. Jesteśmy w play-inie? Jesteśmy w play-inie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Strasznie jest to właśnie niefajna sytuacja, co się tutaj wydarzyło. Basel będzie wyrzucony z rotacji. Wemby dostanie 40 minut. Kto w tym sezonie grał bardzo dobrze? No, Devin dostanie więcej minut. Podoba mi się też opcja Dillinga na 32 minuty i Malakana na 22. Tak by to wyglądało. No i zobaczmy, czy odpadniemy z play-inu i nie będziemy w playoffs. Świetna trzecia kwarta. Ta trzecia kwarta daje nam awans, a więc jesteśmy w następnej rundzie. Tutaj zmierzymy się z Golden State Warriors. No zobaczmy, jak sobie poradzimy w San Francisco w meczu z Warriors. Wow. Pierwsza kwarta to była destrukcja Golden State. Druga kwarta też dobra. Trzecia nie najlepsza. Oj, zbliżyli się. Nie powinni się zbliżyć, a się zbliżyli, choć wygraliśmy ten mecz. Wygraliśmy, a więc przynajmniej mogę oddać tutaj brawa, mogę to, żeby zbić, można powiedzieć, naszej drużynie, że przynajmniej wykorzystaliśmy
co mogliśmy robić? Jakby byliśmy w 10 miejscu i tak daliśmy radę awansować do play-offs. Przynajmniej za to im mogę oddać, że coś w końcu dobrego, prawda? Coś w końcu pozytywnego. No ale mamy pierwszą rundę z Rockets. Gdzie jesteśmy właśnie zdecydowanie faworytami. Próbujemy walczyć. 2-2. 3-2. 4-2. San Antonio Spurs, co za powrót. 2-0 Rockets prowadzi first seed, prowadzi 2-0. Ja jestem pewny, że będzie sweep, a zrobiliśmy niespodziankę. Jesteśmy drugi rok z rzędu w półfinale konferencji. Dla nas cały czas. 3-1. 4-1. Finał konferencji. Drugi rok z rzędu jesteśmy z OKC znowu w walce. Tym razem walczymy w finale konferencji. Więc nie wiem jakim cudem, ale my jednak nie zrobiliśmy regresu. My zrobiliśmy progres w tym sezonie. W sezonie zasadniczym zrobiliśmy regres, ale to playoffs się liczą, a w playoffs zrobiliśmy progres. Znaczy więc ten sezon był naprawdę dziwny. Ten sezon był taki confusing bardzo. Taki bardzo naprawdę dziwny. No ale fakt jest taki, że jesteśmy w finale konferencji. Fakt jest taki, że jesteśmy w finale konferencji. Może i mamy obecnych mistrzów, zespół, który jest faworyta na pewno, ale i tak już, no i tak już ten sezon jest udany, bo tak już mówię, chcę progres, mam progres. Jakby już mecz, sezon udany, cały sezon udany. 2-0 dla nas, 3-0 dla nas. Ace Bailey wpada na koniec sezonu. 3-1, 3-2, 3-3. Ta gra jest taka typowa, ta gra jest tak przewidywalna. Jakby, jak już widziałem, że było 3-1, bo jakby, że z 3-0 do 3-1, bo byłem pewny, że będzie 3-3. Teraz tylko kwestia, co się wydarzy dalej. Co się tutaj właśnie dalej wydarzy. Teraz jest tego kwestia. Tutaj 20-22. Zobaczymy właśnie, kto zasługuje na ile minut w tym sezonie, w tym meczu. A więc tak. Dillingham gra 30 minut. Vassell może mieć 34 na razie. Keldon dostanie w górę upgrade minutowy. Jeremy pójdzie w górę. Wemby da mu na te 42 minuty, szczerze. Tak myślę, że to może wyglądać. No i pora na Game 7. Pora na Game 7. Zapewniam, że to oni są, mają home court advantage, że to gram w Oklahoma ten mecz. Za daleko troszeczkę pobiegłem, nie ukrywam z tym, ale mamy punkt przewagi na 45 sekund do końca. Troszeczkę się pośpieszyłem i to bardzo się z tym i prawie ten mecz cały skończyłem. Za mocno po prostu troszeczkę przesunąłem tę gałkę na to, żeby się ten, żeby była szybkość tej symulacji. Kamera inna oczywiście. Tak, dobra, no zobaczmy. 45 sekund do końca. OKC przy piłce. Chet Holmgren z takim właśnie rzutem wyeliminował nas rok temu i on to robi ponownie. Nie eliminuje nas, ale ponownie trafia corner trójkę. Mamy flashbacki z tego, co się wydarzyło rok temu. Wemby. Jalen Williams nie ma z tą szans. Atakuj, Victor. Atakuj. Pół dystans, aż zbiera. I teraz trafia. W ogóle po co rzucał z pół dystansu, nie wiem, ale ważne, że potem zebrał i trafił. Powinien łatwego lejapa mieć. Shay przy piłce. Będziemy mieli ostatnie posiadanie. Ale będziemy mieli ostatnie posiadanie właśnie na co? Cason Wallace, tyle miejsca. Ajajajajajajajaj, naprawdę. To jest Cason Wallace, który jest dobry, jeśli chodzi o trójki. Nie jest to jakiś najlepszy zawodnik w lidze, ale to jest dobry zawodnik. Nie mogliśmy tak zrobić, a zrobiliśmy tak. Daliśmy mu, no normalnie, tyle czasu. On jeszcze mógł poczekać sobie i tak by miał czas. Dwie opcje. Trójka na remis, albo dwa punkty i próbujemy potem fauli. Czuję, że pójdziemy po trójkę. Devin Vassell, jednak nie. Tylko Jeremy nie próbuj. Dillingham. Po co, prawda? To jest nieprzemyślany rzut. Już wolałbym widzieć trójkę przynajmniej, żeby rzucał nieprzemyślaną. Jak już coś nieprzemyślanego rób, to przynajmniej, żeby było ryzyko opłacalne. A tu nie było opłacalne ryzyko. No i teraz znowu jest taka sytuacja, w której z jednej strony zrobiliśmy progres, bo jesteśmy w finale konferencji, ale z drugiej strony zachowaliśmy się strasznie, bo mieliśmy 3-0 prowadzenie i całą tą przewagę roztrwoniliśmy. Sochan, może podaj. Sochan, trójka. Nie będzie, a jednak będzie. Z tego ujęcia miałem wrażenie, że uderzy w obręcz, ale nie. Jeremy, Sochan, ogromna trójka. Daj nam jeszcze tlen. Nie mamy timeoutu, więc sytuacja będzie taka. Sfaulujemy ich, pewnie trafią dwa rzuty osobiste i będzie jakaś trójka z połowy.
rzut z połowy na remis, więc powiem tak, 99% na 99% OKC są w finale NBA, a na 1% mamy szansę. Starowany z Malik Monk, który jest świetnym zawodnikiem, jeśli chodzi o rzut osobiste, więc zakładam, że trafi oba. Pierwszy jest celny. Nie obchodzi nas, czy trafi w sumie, czy nie. Bo i tak musimy niesamowity rzut jakiś trafić. Kto to będzie robił? To będzie Rob Dillingham. Rob Dillingham nie trafia, to nic. To nie był rzut, który powinien trafić, bądźmy szczerzy. Szkoda. Szkoda, po prostu mi jednego jest szkoda. Jednego mi jest szkoda, że po prostu prowadziliśmy 3-0, a roztrwoniliśmy to. Drugiego rzędu. OKC, drugi rok z rzędu. Myślę, że mamy nowego rywala. W tej serii mamy nowego rywala i są to na pewno Thunder. To na nich chcę za rok trafić i chcę im w końcu pokazać, że jesteśmy gotowi. Dziś jakby byliśmy gotowi. My byliśmy gotowi, tylko nie umieliśmy tego dokończyć. Nie umieliśmy dokończyć sprawy. Pacers wygrałem w tym roku. Tyrese Haliburton, Finals MVP. Player Retirement z LeBron James, który wygrał jeszcze w wieku 41 lat. Clutch Player of the Year, ale teraz kończy karierę. James Harden kończy karierę. Chris Paul też skończy m.in. karierę. Mam tutaj czterech Hall of Famerów: LeBron, Chris, James Harden, Russell Westbrook. Zastrzeżony numer Westbrooka w OKC. Paula w Clippers, LeBrona w Heat, Cavs, Lakers i w Rockets Harden. Reject wszystko. Jakie mam piki w loterii? Czy mam pika w loterii? Nie mam pika w loterii, dobra. Nasz pik będzie 18, dobra, nasz pick będzie 18. Nie jakoś tam tragicznie. Może spróbujemy trade-upa zrobić. Kogo potencjalnie potrzebuję? Myślę nad shooting guardem może. Mamy Dillingham na point guardzie i Trae Jonesa, więc ten, to mi się podoba, jakby shooting, choć z drugiej strony mam Malakaja. Nie wiem naprawdę, nie wiem w sumie, może center, żebym miał dobrego centra rezerwowego, nie wiem naprawdę. Szczerze nie wiem, kogo my nawet potrzebujemy. Może rezerwowy power forward w sumie. No, rezerwowy power forward nie byłby najgorszy. Mam teraz Paseja, mogliśmy mieć kogoś innego, więc może to. Może rezerwowy power forward to jest pozycja, którą powinienem próbować upgrade'ować. Może nie upgrade'ować, próbować wyszukać tego zawodnika, no. No pewnie tak, pewnie będzie to power forward. Denver Nuggets, pierwszym wyborem wybierałem Camerona Boozera. Okej, jeśli mam AJ'a Dejbance. Niestety mistrzowie, znaczy Kapit jest trzeci aż wybrany, no. Nie miałem szans zbytnio na niego, jakby musiałbym naprawdę bardzo dużo oddać, a jednak dużo tylko oddaję na zawodnika, który naprawdę wydaje mi się, że zasługuje na to, a Kapit, nie powiem, że nie zasługuje, ale nie jestem aż tak potrzebny na przykład. To nie jest tak, że kogokolwiek w tym draft klasie tak bardzo potrzebuję, bo mamy już dobrego point guarda, mamy mega centra, mamy small forwarda, który prawda, czyli oczywiście Ace Bailing, który będzie możliwie nawet starterem, jest młody, ma duży potencjał. Jest Devin, który jest bardzo dobry, jest Sohan, który jest dobry, więc nikogo aż tak bardzo nie potrzebujemy tak naprawdę. Darren Peterson, po prostu może przejdźmy tego pika i zobaczmy, kto będzie dostępny. Caden Boozer jest Harrington, dwóch zawodników C+, jest Bryce James. Muszę wybrać kogoś z tego, jakby od Kanye Rufa w górę. Kogo ja znam? Znam Kane'a Boozera, znam Alisa Harringtona, znam Bryce'a Jamesa. To jest syn Carmelo Antonego. On się nazywa naprawdę Kionże K-I-Y-O-N chyba. Kian? Na pewno nie nazywa się Kion, tak, że tak mam napisane. No ale właśnie to jest syn Carmelo Antonego, też poznałem przez to, że jest Syracuse z college'u, ten sam college, w którym grał Carmelo Antony. Nie wiem naprawdę, ciężko powiedzieć. Ten ma jakby game face'a, to jest bardzo ciekawe. Kogo tutaj potencjalnie pozyskać? Caden Boozer jest bardzo młody, ma 18 lat. Tak samo też CD Gay. Najlepiej powinienem wybrać Boozera. Ale nie wiem, kogo wybrać właśnie. No jestem power forward tutaj jeden, Karim Lopez. No w sumie jeszcze jest ten Stevenson. Na pewno nie wybiorę jego. Nie, naprawdę. Z jednej strony mnie
po prostu, no szczerze, no wydaje mi się, że po prostu powinienem wziąć zawodnika, który powinien być wybrany już, czyli Kaden Buzer powinien być wybrany. Wybiorę po prostu tego, który jest najlepszy. Po prostu wybiorę tego, który jest najlepszy i tyle. No jakby, może nie mówię, że on z nami zostanie dłużej, możliwe, że go oddam nawet, ale po prostu poczułem, że jakby muszę wybrać najlepszego zawodnika, który był do wzięcia. No i on był najlepszym zawodnikiem właśnie do wzięcia. Podpiszam tutaj Buzera. Wemby. Tutaj akceptujemy opcję gracza, opcję zespołu na Kalebie Fosterze. Kolejny Fengower, czyli Branham, Wesley i Sohan. Tej trójce musimy zaoferować kontrakty. Blake Wesley najpierw. No, dobrze, że nie chce jakoś dużo. Dobrze, bardzo dużo nie chce. 9 milionów, mam nadzieję, że się zgodzi. Boję się o Sohana, że będzie dużo chciał. I Malakai w sumie też. No wow, Malakai dość dużo chce. No w sumie jako Sixman, to są Sixmeni, którzy dużo zarabiają, więc zobaczymy. 23 miliony mu zaoferujmy. Jeszcze akurat Sohan. Sohan chce 30 milionów prawie. No nic, dam mu ten kontrakt. Dam mu 28. Czy mogę wszystkich podpisać? Zobaczymy. Udało się, dobra. A więc oni wszyscy wracają. Point guard pozycja jest obsadzona ostro, naprawdę. Choć tym powiem tak, Devontae Graham myślę, że wymienię Devontae Grahama. Devontae Graham mi nie jest kompletnie potrzebny. A więc Devontae Graham będzie wymieniony. First round na przykład od Wizards, może być taka wymiana. 4 point guardów, 3 shooting guardów. Potrzebujemy dwóch jeszcze zawodników. Potrzebujemy pewno jednego skrzydłowego jakiegoś. Może to być na przykład Grayson Allen, dobry shooter. W rzeczywistości naprawdę ma fenomenalny sezon pod względem shootingu, więc możemy go podpisać. Point guardu właśnie mamy, ogólnie jeśli chodzi o gardu pozycję, to mamy jednego zawodnika nawet za dużo aż. Więc ta sytuacja jest naprawdę tutaj dobra. Czyli, że nie wiem, center albo small forward, albo power forward. Center albo power forward. Zobaczmy w sumie, kogo tutaj możemy. Może power forwarda spróbujemy. Darius Bazley może. Choć nie wiem, czy się... Najpierw spróbujemy Grayson Allena podpisać. Czy on się zgodzi, Grayson? Grayson się zgodzi, dobra. I teraz właśnie przejdźmy na pozycję power forwarda. Lamar Stevens, czemu nie? Może być Lamar Stevens. On jest takim undersized bardziej power forwardem. No tak, więc taki 6'6", on tak jest troszkę undersized, bym powiedział. Więc będziemy powoli kończyli już oczywiście ten odcinek, bo mamy wszystko już zrobione. Jestem ciekawy, ten sezon był właśnie dalej, nie wiem jak, co sądzi o tym sezonie. No ostatecznie na papierze byliśmy lepsi niż rok temu, bo byliśmy w finale, ale nie czuję, jakby to był jakiś dużo lepszy sezon na przykład. I tym bardziej mnie boli troszkę jakby to, co zrobiliśmy w playoffs, w finale konferencji. Był to naprawdę okropny styl, żeby odpaść, prowadzić 3-0 i przegrać ostatecznie. Nieważne z kim. Nieważne, czy to był OKC, czy to ktokolwiek, to było po prostu no okropne dość. No ale właśnie jak się potoczy ten czwarty sezon, jestem ciekawy, czy czwarty sezon to będzie pierwszy sezon, w którym naprawdę jesteśmy takim naprawdę bardzo realnym i poważnym kontenderem, bo do teraz bym nie powiedział, że jeszcze byliśmy kontenderem w żadnym sezonie, takim realnym. A wydaje mi się, oczywiście Dillingham będzie moim starterem i taki zespół, Ace Bailey, Miley Overalla. Chyba damy Ace'owi Bailey'emu szansę w sumie. Myślę, że nie ma co czekać, więc czy ten zespół, patrząc jeszcze na tą ławkę, czy to jest zespół na to, żeby być realnym zespołem, który może walczyć o mistrzostwo NBA? Wydaje mi się tak, wydaje mi się naprawdę, że tak. A czy tak będzie, dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!